Moi drodzy, dawno tego nie było. Niezmiernie się cieszę, że mogę znowu powitać was w tym miejscu, czyli w serii Astrofon, w serii, której odpowiadam na wasze astronomiczne i nie tylko pytania. Także bardzo się cieszę, że znowu będziemy mogli pędzić tą autostradą i tą ścieżką, ale zanim zaczniemy dzisiejszy program, oczywiście tradycyjnie ciekawy komentarz. Pytanie do Astrofonu. Kiedy kolejny Astrofon? No właśnie, mój drogi Janku, teraz, w tym momencie, w tej chwili, także zapnijcie pasy i startujemy. Cześć, zawsze chciałem coś do Astrofonu zapytać, ale się skończyły, a tu bum i wraca. Moje pytanie dotyczy kwazarów. Czy już ich nie ma, bo tylko je widzimy parę miliardów lat świetlnych od nas, kiedy panowała era kwazarów? Czy jeszcze możemy doczekać się ponownie rozbłysków? No i widzisz, mój drogi, kwazary to nie są takie obiekty, które eksplodują w tradycyjnym sensie, tak jak supernowe na przykład, kiedy gwiazda nam umiera i odrzuca z dużą energią zewnętrzne otoczki. Są to raczej niezwykle jasne i aktywne jądra galaktyk, które napędzane są przez supermasywne czarne dziury zlokalizowane w centrum tych odległych galaktyk. Są jednymi z najjaśniejszych, moi drodzy, i najbardziej energetycznych obiektów we wszechświecie, a to ze względu na materiał, który jest akrecjonowany, trudne słowo, czyli mówiąc po ludzku, opada na czarną dziurę, a to uwalnia ogromną ilość energii podczas nagrzewania i przyspieszania tej materii przed przekroczeniem horyzontu zdarzeń, choć tu trzeba pamiętać, że nie cała oczywiście materia z dysku akrecyjnego wpadnie pod horyzont czarnej dziury, co może jest i dobrym rozwiązaniem. Większość kwazarów jest obserwowana takimi, jakimi były w odległej przeszłości, no, ponieważ ich światło dotarło do nas po miliardach lat. Były bardziej powszechne we wczesnym wszechświecie, około 10 miliardów lat temu mniej więcej, ale nie oznacza to oczywiście, że wszystkie kwazary wygasły do dzisiaj. Jest możliwe, że niektóre kwazary są aktywne w obecnym wszechświecie, ale z powodu skończonej prędkości światła obserwujemy je takimi, jakimi były, gdy wszechświat był znacznie młodszy, czyli te setki milionów lat temu, czy wręcz miliardy lat temu. Natomiast gdybyśmy mogli się w jednej chwili przenieść w tamto miejsce, gdzie są kwazary, no mogłoby się okazać, że faktycznie niektóre z nich wciąż działają. A w jaki sposób działają? Mechanizm powstawania i działania kwazara zaczyna się od supermasywnej czarnej dziury, która leży sobie w centrum jakiejś galaktyki. Czarne dziury mają, te konkretne, centralne, mają masę milionów, a czasem nawet miliardów mas Słońca. Grawitacja takiej czarnej dziury jest tak silna, że przyciąga do siebie materię z otaczającej przestrzeni, w tym gaz, pył międzygwiazdowy, a także całe gwiazdy, planety i wszystko, co zawędruje w te rejony. Kiedy ta materia zbliża się do czarnej dziury, formuje się wokół niej płaski, wirujący dysk akrecyjny. A w tym dysku materia jest intensywnie rozgrzewana do niezmiernie wysokich temperatur, rzędu miliardów stopni, co powoduje jej świecenie na różnych długościach fal. Od promieniowania radiowego po promieniowanie rentgenowskie, a czasem nawet gamma. W wyniku procesów fizycznych, które zachodzą w tym dysku akrecyjnym, i są to takie procesy fizyczne jak tarcie, zderzania elektronów i oddziaływanie z magnetycznym polem dysku, energia jest wydzielana w postaci właśnie promieniowania, które jest tak jasne, że może przesłonić całą galaktykę, która zawiera w sobie kwazar. Bo tak jak powiedziałem na początku, kwazar to jest to aktywne jądro tej galaktyki i ono będzie błyszczało bardziej, będzie jaśniejsze niż cała galaktyka i wszystkie te gwiazdy, które są w niej zebrane razem do kupy. Ponadto część materii może być wyrzucana w dwóch przeciwległych strumieniach wzdłuż osi obrotu czarnej dziury, a te strumienie oczywiście nazywamy jetami i mogą sięgać na setki tysięcy lat świetlnych w przestrzeń międzygalaktyczną, albo nawet czasami i na miliony lat świetlnych. Proces akrecji wokół supermasywnej czarnej dziury jest niesamowicie, szukam słowa, wydajny w przekształcaniu materii w energię. A to sprawia, że kwazary są jednymi z najjaśniejszych obiektów we wszechświecie. Po prostu bardzo dobrze materię zamieniają w energię. Aktywność ta nie jest jednak oczywiście wieczna. Uważa się, że kiedy czarna dziura zużyje większość dostępnej dookoła materii, aktywność kwazara maleje aż do całkowitego zaniku. No i to by wyjaśniało, dlaczego kwazary były bardziej powszechne we wczesnym wszechświecie, kiedy tej materii było zdecydowanie więcej i była bardziej gęsto rozmieszczona. Natomiast jest mała szansa na to, aby kwazar powstał od tak dzisiaj. Potrzeba jednak do tego olbrzymich ilości materii w okolicach jądra galaktyki, a te zostały już prawdopodobnie dość sumiennie oczyszczone przez centralne supermasywne czarne dziury. Najbliższy znany kwazar jest oddalony od Ziemi o 600 milionów lat świetlnych, więc widzimy jego światło jeszcze z czasów, kiedy na Ziemi nie było nawet trylobitów.
Przychodzi mi jednak do głowy jedno zjawisko, które mogłoby powołać do życia kwazar. A chodzi konkretnie o zderzenie się galaktyk. To zjawisko jest tak gwałtowne i przemeblowujące materię w galaktyce, że faktycznie w okolice czarnej dziury mogą trafić tak duże ilości materii, że rozbłyśnie nowy kwazar. No i zakłada się, że tak właśnie może stać się podczas połączenia się Andromedy i Drogi Mlecznej, no co dla nas nie jest dobrą wiadomością, no bo kwazary generalnie promieniują tak bardzo, że są w stanie wybić życie promieniowaniem. Podsumowując, kwazary to nie są obiekty, tak jak powiedziałem, które eksplodują, ale raczej długotrwałe źródła światła i energii. Były bardziej powszechne w przeszłości, ale jest wyobrażalne, że niektóre mogą być nadal aktywne obecnie. Po prostu nie zaobserwowaliśmy ich obecnego stanu z powodu ogromnych odległości, jakie nas dzielą. Ja mam może dziwne pytanie, tak odnośnie zaglądania w kosmos i poszukiwania tam życia. Umiemy znajdować planety i badać ich widmo. Czy moglibyśmy poszukać na nich śladów promieniowania, które mogłoby świadczyć o wojnie nuklearnej, która miała tam miejsce? Oj mój drogi, bardzo ambitna próba eksploracji egzoplanet, ale chyba skazana na niepowodzenie, ponieważ tutaj musimy zrozumieć, czym właściwie są te fotony, które my odbieramy, a czym są te, które są emitowane przy takim wybuchu jądrowym, a przecież nie tylko fotony, głównie to promieniowanie w innych aspektach jest tutaj produkowane i innego rodzaju. No i dlaczego raczej nie bylibyśmy w stanie go odebrać? Pamiętaj, że mnóstwo innych fotonów, które powstają w podobnych procesach, acz naturalnych, w przestrzeni kosmicznej dociera do naszej planety i bardzo ciężko byłoby wyłowić akurat te, które należałyby do badanej egzoplanety. To, co my obserwujemy, to są fotony w zakresie światła widzialnego, podczerwieni, ultrafioletu, ale te, które albo wzbudzają elektrony na powłokach orbitalnych wokół atomów w atmosferze takiej planety, albo te, które są zabrane właśnie przez te atomy jakichś tam substancji, które znajdują się w atmosferze egzoplanety. Czyli mamy Słońce, a właściwie nie tyle Słońce, co gwiazdę macierzystą tej egzoplanety. Ona sobie świeci i my znamy bardzo dobrze skład chemiczny tej gwiazdy. Ponieważ fotony, które do nas docierają na tym widmie, tworzą charakterystyczne prążki, takie tak zwane linie emisyjne, które nam mówią o tym, że jest w takiej gwieździe więcej takich metali albo innych. No i teraz przechodzi przed tarczą tej gwiazdy egzoplaneta i ona ma też jakąś atmosferę. Część tego światła będzie świeciła przez atmosferę tej egzoplanety, no i te substancje chemiczne, które się w niej znajdują, będą blokowały, nazwijmy to w ten sposób, część z tych właśnie linii emisyjnych. My tutaj na Ziemi zauważymy te braki i na tej podstawie będziemy w stanie stwierdzić, że w tej atmosferze znajdują się takie, a nie inne substancje chemiczne. I to działa w ten sposób i to nadal jest gdzieś tam bardzo trudne. Mamy bardzo ograniczony zasób instrumentarium, które może badać atmosferę egzoplanet. A tutaj mówimy już o punktowych zjawiskach w przestrzeni na powierzchni tej planety. Można byłoby się pokusić o szukanie śladów innych aspektów promieniowania, takich jak ciepło czy błysk w zakresie fali światła widzialnej, ale to, tak jak powiedziałem, odległości są tak olbrzymie, że bardzo ciężko byłoby to wyłowić spośród innych fotonów, które przecież obecne są w przestrzeni kosmicznej. Kolejna rzecz jest taka, że sama atmosfera absorbowałaby większość tej energii, która w takim wybuchu jądrowym by się pojawiła, więc to jest kolejna bariera, która mogłaby utrudnić nam taką detekcję. No i kolejna rzecz to to, że wybuch jądrowy jest naprawdę bardzo krótkim zjawiskiem, trwa bardzo krótko. I akurat w tym momencie musielibyśmy obserwować taką egzoplanetę i obserwować ją w tym rozciągnięciu czasowym, no bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że ona się lata świetlna od nas znajduje. I musielibyśmy akurat trafić na ten moment, że planeta, kiedy jest dla nas widoczna, doświadczyłaby po widocznej stronie swojej właśnie takiego dużego jakiegoś rozbłysku spowodowanego wybuchem jądrowym. Jeżeli chodzi o przyszłość i jakieś czulsze urządzenia, to moglibyśmy poszukiwać takich wybuchów promieniowania gamma, które też tam się pojawia podczas takiego wybuchu i faktycznie widząc inne technosygnatury na takiej planecie, jakieś być może sygnały radiowe, jeżeli byśmy mieli podejrzenie, że na tej planecie może znajdować się cywilizacja techniczna i jednocześnie widzielibyśmy takie szybkie błyski gamma pochodzące bezpośrednio z tej planety, to moglibyśmy domniemać, że mogą to być takie właśnie wybuchy. Ale jak sobie myślę, jak czułe instrumenty musielibyśmy mieć, to chyba nie wydarzy się w ciągu najbliższych 100 albo i więcej lat. Także spokojnie, kosmici, możecie walić nuklearnymi ładunkami, a my nic nie będziemy o tym wiedzieć. No to co, moi drodzy, jedziemy z dalszą częścią programu. O nie,
jakieś zakłócenia. Co się dzieje? Witajcie w lochach doktora Foliarz! Moi drodzy, mam dla was złe i dobre wieści. Myśleliście, że wiecie wszystko o teoriach spiskowych. Myśleliście, że wiecie, co się święci. Otóż nie. To, że Ziemia jest płaska, jest oczywiście oczywiste. Nie trzeba nikogo przekonywać. W końcu wystarczy spojrzeć na mapę. Ale czy wiedzieliście, że nawet w tym miejscu wszyscy jesteśmy oszukiwani? Mam nową teorię. Teorię odwróconej Ziemi. Myśleliście, że to, co jest na tej mapie żółte, to kontynenty, a to, co jest niebieskie, to woda? Otóż nie! Nie! Nie. Woda to to, co jest żółte, a lądy to to, co jest niebieskie. Pytacie, dlaczego? Po co? Po co marnować pieniądze na takie kłamstwo? Po co nas w ten sposób oszukiwać? To bardzo proste, moi drodzy. Gdybyśmy wiedzieli, że jest tak dużo lądu, nie dalibyśmy sobie wmówić, że Ziemia będzie niedługo przeludniona. Nie dalibyśmy nakładać na siebie nowych podatków. Nie dalibyśmy wyciągać z siebie naszych krwawo i ciężko zarobionych pieniędzy, bo nie uwierzylibyśmy, że mając tyle lądu do dyspozycji, coś takiego mogłoby mieć miejsce. Dlatego odwrócona Ziemia! Odwrócona Ziemia, pamiętajcie, moi drodzy. Doktor Foliarz, do waszych usług. Okej, okay, udało nam się wrócić, moi drodzy, przerwaliśmy to pirackie połączenie. To niestety był mój zły brat bliźniak, doktor Foliarz. Także mam nadzieję, że udało nam się go odeprzeć. Nie słuchajcie tego, co on mówi, bo chcę zamącić wam w głowie. A teraz lecimy z dalszą częścią programu. Jednak zanim dalsza część programu, to chciałem, moi drodzy, poinformować w ramach małej autopromocji o powrocie preorderu tych oto niesamowitych podkładek ze zdjęciami z Jamesa Webba i nie tylko. W różnych oczywiście rozmiarach, tu mam akurat taką długą, której używamy w Astrokawie jako podkładki pod mysz, klawiaturę i tak dalej. Także śpieszcie się kochać podkładki, bo tak szybko odchodzą tylko do jutra, do 11 listopada 2023 roku można zamawiać w przedsprzedaży te oto podkładeczki, także jeśli nie załapaliście się na poprzednią akcję, to teraz jeszcze możecie to zrobić. A my lecimy teraz z kolejnym pytaniem. Obserwuję księżyc, jak zawsze, bo mam okno na południe. Ktoś mi wytłumaczy, dziś księżyc jest dużo niżej i wolniej leci i to nie jest złudzenie. Oglądając co dzień księżyc, owszem z łóżka i bez lunety, ale to wystarczy. Widzicie okno? Na dolnym lewym rogu jest teraz księżyc, a wczoraj o tej godzinie był w górnym prawym rogu. Ktoś się zna? Leżę w tym samym miejscu. Trzeźwy. No tak, ta informacja, zwłaszcza ostatnia, była tutaj bardzo ważna. Natomiast wszystko, co widzicie, jest w porządku. Dlaczego właściwie takie pytanie? No może się wydawać banalne, ale uwierzcie mi, bardzo często spotykam się z tym, że ludzie widzą pewne rzeczy, obserwują pewne rzeczy na niebie i nie do końca rozumieją, co tutaj się właściwie dzieje. Wydaje im się to dziwne, niepokojące może nawet. To trochę przypomina początki astronomii, no bo nasi przodkowie też w ten sposób oglądali przecież nocne niebo. Zauważyli, że księżyc o tej samej porze jest w innym miejscu jednego dnia i drugiego dnia. Oczywiście odpowiedzialne za to jest fakt, że księżyc dookoła Ziemi krąży, więc każdego dnia będzie troszeczkę w innej pozycji względem tej samej godziny, o której obserwujemy. Natomiast pomyślałem, że to jest też dobry moment, żeby pokazać wam coś, co mi osobiście rozwaliło głowę, a jest udziałem mojego kuzyna, który kocha dopaminę i kocha niebezpieczne sytuacje i chyba wykręcił w tym momencie najbardziej mrożący krew w żyłach, to chyba odpowiednie słowo, projekt w swoim życiu, o jakim słyszałem. Otóż razem ze swoim kumplem Józefem wybrali się w podróż z Portugalii do, moi drodzy, Tajlandii z objechaniem dookoła Afryki. Brzmi to po prostu nierealnie. W tym momencie są już w Maroko. Kuba relacjonuje tę podróż na swoim kanale YouTube, także serdecznie zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli. Zobaczyli też, jak wygląda ta droga i rozwój, bo on wcześniej takich rzeczy nie robił, nie nagrywał nic, więc uczy się tego na bieżąco i naprawdę to fajnie wychodzi. Ale zadał też jedno konkretne pytanie, bo też zdziwiło go to, że inaczej trochę wygląda niebo w miejscu, gdzie się teraz znajduje, a inaczej wygląda niebo w Polsce, tak jak je pamiętam. Witaj, kuzynie. Przepraszam, że w tak brzydkim miejscu, ale naprawdę strasznie wieje. Jesteśmy jakieś plus minus 200 km od Sahary Zachodniej.
Spałem dzisiaj pod gołym niebem i mam tutaj do ciebie poważne pytanie. Ponieważ ja jestem nieoczytany i nie mam zielonego pojęcia o gwiazdach. Słuchaj, patrząc wczoraj wieczorem w niebo, nie mogłem znaleźć ani małego, ani dużego wozu. Czyżby się zmienił gwiazdozbiór? Czy możesz mi odpowiedzieć na to pytanie? Pozdrawiamy cię z Maroka. Trzymaj się. Także mój drogi kuzynie, tutaj podobnie jak z Księżycem, wszystko jest okej. Po prostu znajdujesz się na innej szerokości geograficznej, znajdujesz się bliżej równika niż my tutaj w Polsce, więc automatycznie to, co widzisz na niebie, przesuwa się. I będziemy inaczej widzieli niebo na równiku, inaczej będziemy widzieli niebo przy kole podbiegunowym, a jeszcze inaczej będziemy widzieć niebo na południowej hemisferze. I stąd mówimy właśnie na przykład o południowym niebie. Jeżeli oglądaliście odcinek Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia z Mateuszem Kaliszem z kanału Astrolife, no to właśnie opowiadał nam o tym, że pojechał do Namibii, którą chyba też będzie Kuba, z tego co kojarzę z mapy, na rowerze przemierzał. I tam obserwował południowe niebo. Obserwował takie galaktyki jak Wielki i Mały obok Magellana, czy na przykład Alfa Centauri, czy Proxima Centauri. To są obiekty nocnego nieba, które można zobaczyć dopiero będąc na południowej hemisferze, no bo zwyczajnie Ziemia przesłania nam tę część nieba. Jak chcielibyśmy sobie to poobserwować, to nie poobserwujemy, bo mamy pod nogami kulę ziemską. I tyle. Także, mój drogi Kubo, jednocześnie dajesz też dowód na to, że Ziemia nie jest płaska, jest kulą, bo przemieszczasz się po tej kuli i zmienia się to, co widzisz na nocnym niebie. Także dziękuję ci serdecznie, trzymam kciuki za to, żebyś bezpiecznie dojechał, bo wiem, że to jest niesamowicie niebezpieczna, ale też emocjonująca podróż. Trzymajcie się tam, chłopaki, a was zachęcam, żeby zasubskrybować kanał Kuby. Nie wiem, szczerze mówiąc, co tam konkretnie będzie, no bo to jest historia, która tworzy się cały czas na naszych oczach, ale myślę, że warto obserwować, bo o takim projekcie chyba jeszcze nie słyszałem. Także powodzenia, a my lecimy dalej z naszym astrofonem. Czy mamy w tym momencie jakieś konkretne plany ochrony przed asteroidami lub kometami? Jeszcze do niedawna powiedziałbym, że nie, ale teraz muszę powiedzieć, że coraz bardziej tak, i to cieszy, że tak brzmi odpowiedź na to pytanie, no bo z każdym dniem, a może dniem to przesada, ale rokiem, miesiącem stajemy się coraz bardziej bezpieczni tutaj na naszej planecie. No i takie misje, które badają asteroidy, takie jak OSIRIS-REx, które zbadało asteroidę Bennu, a teraz poleciało badać tą niebezpieczną asteroidę Apophis, która no nie jest jakoś tam zagrażająca, ale jakaś tam niezerowa szansa jest, że kiedyś z Ziemią może się przeciąć. Mieliśmy misję Hayabusa, które też badały asteroidy. Mieliśmy misję Rosetta, która badała kometę i lądownik Chwilę, które lądował na powierzchni tej komety. To wszystko po to, żeby po pierwsze dowiedzieć się więcej o początkach Układu Słonecznego, bo to są takie kapsuły czasu, które zamknęły w sobie tak naprawdę informacje o początkach istnienia naszego Układu Słonecznego, ale też po to, żeby zbadać tak naprawdę, z czego składają się asteroidy, w jaki sposób moglibyśmy je zaatakować, jeżeli faktycznie jakaś w przyszłości zbliżałaby się do Ziemi. No i misja DART, która tak naprawdę pokazała, że faktycznie Impactor, czyli taka sonda, która jest po prostu masywnym obiektem, który rozpędzamy i ma uderzyć w jakiś kosmiczny kamień czy bryłę lodu, jest w stanie zmienić czas obiegu Księżyca, takiej małej asteroidy, wokół tej asteroidy. Co pokazuje, że jeżeli damy odpowiednio masywny impaktor i rozpędzimy go do odpowiednio dużej prędkości, to będziemy w stanie, uderzając w asteroidę, zmienić, odchylić trochę jej tor lotu. Może niedużo, ale na przestrzeni milionów kilometrów, dziesiątek milionów kilometrów, setek milionów kilometrów, w zależności od tego, jak daleko się znajduje, to może już wystarczyć do tego, żeby nie uderzyła w Ziemię i żeby poleciała sobie gdzieś obok. Także, moi drodzy, coraz więcej misji będzie skupiało się na tym, bo chociażby ta misja DART pokazała, że jest gra warta świeczki i można coś w tym temacie zrobić. Kącik heretyka. Marząc o wielkich przestrzeniach, pragnąc zdobywać i eksplorować kosmos, zapominacie o własnej planecie. To na niej teraz mieszkacie. To ona daje wam życie. To o nią powinniście zadbać. Bądźcie dla niej rozważni, dobrzy i czuli. Planeta wasza jest piękna, odznacza się we wszechświecie. Emanuje tysiącem kolorów, błyszczy, jaśnieje z oddali. Przyciąga do siebie wielu ciekawskich, różnych kosmicznych podróżników. My zostaliśmy do was wysłani. Byliśmy z wami od zawsze. My i inni z wielkich przestrzeni. Jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Tak bardzo z wami złączeni. Teraz w formie krystaliczno-płynnej istniejemy. Jeżeli tego nie rozumiecie, nie szkodzi.
Kiedyś wasz umysł ogarnie wszystko. My pomagamy wam. My pomagamy wam przetrwać. Doładowaliśmy was naszą energią. Promienie krystaliczne przenikały waszą planetę. Wnikały i rozprzestrzeniały się w każdej komórce, cząsteczce, we wszystkim, co żyje na niej. Nawet jeśli tego nie odczuliście, tak się stało. Daliśmy wam wielką energię całej planecie i wszelkiemu życiu na niej. Siatka energetyczna Ziemi jest zasklepiona. Bezpiecznie teraz żyjecie. Energia przez nas przesłana będzie dalej działać. Energia przez nas przesłana będzie wciąż działać nieustannie. Jaśniejecie. Wasz obraz jest poprawny. Energia krystaliczna jest w ciągłym ruchu. Zmienia się i emanuje blaskiem. Poprawia wasz komfort istnienia. Nieustannie zmienia wasze wnętrze. Poprawia wasze zdrowie i kondycję. Zmienia wasze myślenie i odczuwanie na dobre. Dobra, przeczytajcie sobie do końca sami. Mi się już nie chce. Kącik heretyka. Tak sobie myślę, że gdyby za naszego życia miało dojść do niepodważalnego ujawnienia tego, że obce cywilizacje istnieją i nas odwiedzają, to by oznaczało, że jesteśmy strasznymi farciarzami, że urodziliśmy się w tych czasach. Takie wydarzenie bezsprzecznie odmieniłoby los ludzkości. No i ja się tutaj oczywiście zgadzam, zresztą my naprawdę żyjemy w bardzo ciekawych czasach i ja bym porównał te ciekawe czasy do czasów odkrywców, takich jak Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama i inni, tylko teraz dzieje się to wszystko dużo szybciej, jakby nie patrzeć. Odkrywamy nowe granice, odkrywamy nowe lądy w postaci planet, które krążą w naszym Układzie Słonecznym, a także planet, które krążą poza naszym Układem Słonecznym. Do części z nich będziemy mogli w ciągu najbliższych dekad dolecieć. Mówię tu oczywiście o Marsie. No Księżyc to już, że tak powiem, za progiem. Lada moment, miejmy nadzieję, dojdzie do ponownego lądowania na powierzchni Srebrnego Globu. Także rozwijamy się w tym niesamowicie, a myślę, że pojawienie się obcych na Ziemi, co już w ogóle wywróciłoby do góry nogami wiele aspektów naszego życia, od politycznych przez religijne, po takie zwyczajne, codzienne życie, to nawet odkrycie istnienia obcych, zaawansowanych cywilizacji technicznych albo w ogóle obcych, inteligentnych w przestrzeni kosmicznej bardzo mocno pchnęłoby cały segment space'owy, całą branżę kosmiczną do przodu i nagle w tym kierunku popłynęłyby nieograniczone wręcz środki i fundusze, więc tak, to zmieniłoby wiele. A teraz, moi drodzy, czas na nowy segment w tym naszym astrofonie, ponieważ mamy też czasy, gdzie może nie odkryliśmy kosmitów, ale odkryliśmy, czy też wyprodukowaliśmy jako ludzkość sztuczną inteligencję. I właśnie jedna z nich postanowiła zostać artystą, więc nowy segment w astrofonie to my piszemy prompt, a sztuczna inteligencja robi dla nas arcydzieło. Tylko że to wy będziecie pisać prompty, więc piszcie już w tym momencie teksty w komentarzach, co chcielibyście, żeby nasza sztuczna inteligencja artystka wyprodukowała dla was w kolejnym odcinku, a my wybierzemy najciekawszy komentarz i właśnie on stanie się kolejnym promptem. A dzisiejszy prompt brzmi: Shrek czający się wewnątrz czarnej dziury. Jak widzicie, fantazja tylko was ogranicza, więc piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja już, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Na koniec nie puszczę was oczywiście w świat bez astrosuchara, tylko astrosuchary wysyłajcie też nam na adres kawa@astrofaza.pl. Będą wspólne i do astrofonu, i do astrokawy. A dzisiaj będzie astrosuchar o dresach i poziomkach, żeby pokazać wam, dlaczego musicie je wysyłać, bo inaczej poziom nie podrośnie. Dlaczego dresiarz poszedł do lasu? Poziomki. I to by było na tyle, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku ja serdecznie zapraszam was do kolejnych astrofonów i do innych naszych produkcji. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, a wy pamiętajcie, astrofaza dla głodnych kosmosu.